Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 14 grudnia w czwartek. A dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to rozdział 11, a wersety od 11 do 15. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do tłumów: Zaiste, mówię wam, że wśród tych, którzy narodzili się z kobiet, nie powstał nikt większy niż Johanan Zanurzyciel. A przecież nawet najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż on. Od czasu Johanana Zanurzyciela aż dotąd Królestwo Niebieskie cierpi gwałt. Owszem, gwałtownicy próbują je porwać. Bo wszyscy prorocy i Tora prorokowali aż do Johanana. W rzeczy samej, jeśli jesteście gotowi to przyjąć, jest on Eliachu, którego przyjście zapowiadano. Jeśli macie uszy, to słuchajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, ta Ewangelia jest to jakby ciąg dalszy zapowiedzi Chrystusa, właśnie, czy może inaczej, zapowiedzi proroka, który ogłaszał przyjście Chrystusa. O, właśnie tak. Jezus tłumaczy pewne rzeczy i właśnie dzisiaj też w tej Ewangelii tłumaczy tłumom o tym, że Johanan, Zanurzyciel, jest największy narodzony wśród niewiast, ale jednocześnie mówi też, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. Jest to dla nas trochę takie, jak to mówi młodzież, nie do ogarnięcia. Jest to trochę takie nie do ogarnięcia. To on tu największy, a tam najmniejszy. Moi drodzy, trochę nam to jakby tak może nie tyle wyjaśnia, co podpowiada. To ostatnie, te dwa ostatnie zdania, w których Pan Jezus mówi, że jeśli jesteście gotowi to przyjąć, to jest on Eliachu, którego przyjścia zapowiadano. Jeśli macie uszy, to słuchajcie. Nie wszystko da się tak od razu pojąć i zrozumieć. Nie wszystko jest dla nas takie po prostu łatwe, jak instrukcja obsługi jakiegoś prostego urządzenia. Więc Pan Jezus mówi, jeśli jesteście gotowi to przyjąć. Wiele rzeczy my nie jesteśmy gotowi przyjąć. Dlaczego? Z różnych powodów. Jednym z nich jest nasz grzech, który jest trochę jak taka zamazana szyba. Nie jesteśmy gotowi widzieć wszystkiego. Innym powodem jest może małe staranie się nas o zrozumienie pewnych rzeczy. Oczywiście też połączone z małą prośbą do Ducha Świętego o to, aby nas prowadził. Jeśli jesteście gotowi to przyjąć. My wielu z tych rzeczy, wszystkie te rzeczy, bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy gotowi przyjąć. To też nam niech jakby trochę tak uzmysławia, że dobrze jest zawsze przed czytaniem, słuchaniem Pisma Świętego, chociaż krótko, ale prosić Ducha Świętego, pomóż mi, aby moje serce było gotowe przyjąć to Słowo. I wtedy to się wypełnia, żebyśmy może nie chcieli, ja też o to zawsze tutaj proszę, żebyśmy nie chcieli tak się trochę wymądrzać w tym Słowie, bo wielu rzeczy naprawdę nie jesteśmy jeszcze gotowi przyjąć. Ale Pan Jezus nas jakby tutaj tak, nawet gdybyśmy odpowiedzieli, że nie jesteśmy gotowi, to Pan Jezus nas jakby w tym kolejnym zdaniu nas jakby tak trochę prowokuje, czyli nas nie zatrzymuje przed drzwiami i mówi, no to jeśli nie jesteś gotowy przyjąć, to nie wolno ci przejść przez te drzwi, w tył wzrok. Nie, Pan Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli nie jesteście gotowi, albo nie w pełni jeszcze jesteście gotowi to przyjąć, ale macie uszy, słuchajcie, słuchajcie. Może tego teraz nie jesteś gotowy, żeby przyjąć jakichś słów, może one są dla ciebie niezrozumiałe,
Może są trochę zawiłe, tak jak ta Ewangelia dzisiaj, że tu jest największy, tam jest najmniejszy, to w końcu jest on największy, czy nie jest ten Jan Chrzciciel. Jeśli nie jesteśmy gotowi do pewnych rzeczy, to pokornie uznajmy to, ale nie poddawajmy się, prośmy Ducha Świętego, i bo mamy uszy po to, żeby słuchać Słowa Bożego, nie przestawać i nie zatrzymywać się w połowie drogi, ale nieustannie słuchać Słowa Bożego. Jan był głosem, który wołał, więc słuchajmy tego Jana, który dzisiaj został nam dany, ale w takiej przenośni słuchajmy tego głosu wołającego nieustannie do nas. To jest głosu Słowa Bożego, że Jezus jest Mesjaszem, że On jest Słowem, które daje życie. Niech nasze uszy jak najczęściej tego słuchają. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.